Dzisiaj w studiu gościmy panią Annę Łącz. A, właśnie, babka. A więc, jest pani twórczynią zupełnie nowej teorii na temat brontozaurów. Chwileczkę, Chris. Pozwolisz, że wspomnę, iż jestem autorką całkiem nowej teorii na temat brontozaurów. Tak, właśnie. A jaka ona jest? Kto? Pytam o pani teorię. Ach, jaka jest moja teoria? Cóż, no jaka jest ta moja teoria? Chris, możesz mnie spytać, jaka jest moja teoria? Właśnie spytałem. I bardzo się to panu chwali. Cóż, no jaka jest ta moja teoria? Ano jest ona taka. Teoria, którą mam, czyli moja teoria jest moja. Znaczy wiadomo, że to jest pani teoria, ale jaka ona jest? Kto? Jaka jest moja teoria? Oto ona. Moja teoria, która należy do mnie, brzmi jak następuje. A brzmi ona tak. To, co za chwilę powiem, to moja teoria. Gotów? Tak. Moja teoria autorstwa, a kropka łoś. Otóż nawias, pani, zamknij nawias. Teoria ta brzmi jak następuje i właśnie się zaczyna. Wszystkie brontozaury są z jednego końca cienkie, o wiele grubsze w środku, a na drugim końcu znów są cienkie. To jest moja teoria, która należy do mnie, jest moją własnością i to, jaka jest, też. I to wszystko, tak? Tak, jak mój zgadł. No to trafiła pani samo sens do sprawy. Ale mam jeszcze drugą teorię, którą nazywam moją drugą teorią lub teorią numer dwa. To bardzo pani dziękujemy. Druga teoria tworzy z tamtą teorią parę teorii, które należą do mnie, są moją własnością. Te są o dinozaurach, brontozaurach. Halo? I są one moje i są moją tak. własnością i brzmią one tak. Nie. Moja teoria starzy, stara. Autorsza... Chris! Co miał tutaj już pani chcę opowiedzieć o mojej drugiej teorii. 42. No i to moja druga teoria opowiada o brontozaurach, które są cienkie. Chris! Znaczy, wie pani, chcę opowiedzieć o mojej drugiej teorii. 41. Proszę wejść. Żaba. S. Żaba. Jeśli można. Liczeć. Chcę zamienić z tobą kilka słów. Żabo. S. Żabo. Jeśli można. Milczeć, no. Chodzi o twoją kampanię reklamową kadet Konfiska. Mianowicie dziś rano odwiedził mnie dyrektor generalny Konfiskadora i był bardzo niezadowolony z efektów twojej pracy. A w szczególności nad faktem, że zmieniłeś nazwę produktu z kawy błyskawicznej Konfiskador na tron błyskawiczny Konfiskador. Dlaczego, Żabo? Żabo, jeśli można. Czemu to zrobiłeś? To był żart. Nie żart, tylko chwyt reklamowy. Rozumiem, może rozumiem, Żaba. S. Żaba, jeśli można. Milczeć, co? Milczeć. Może przyjrzyjmy się wynikom sprzedaży. No co, tak? Kiedy przyjmowałeś zlecenie, Konfiskador był liderem w swojej branży. To
widać reakcję rynku na pierwsze hasło reklamowe twojego autorstwa, które brzmiało: Kawa Konfiskador odkrywa nowe znaczenie słowa wymiociny! Bo czemu by nie? Natomiast to widać skutki twojego pomysłu sprzedaży promocyjnej polegającej na dodawaniu do za każdego zakupionego słoiczka zdechłego psa. To skutek rynku, po prostu widoczny na rynku, po twoim drugim sloganie. Twój drugi slogan, jak brzmiał? Świeża, aromatyczna kawa, która otwiera drzwi do tronu świeżbicy głowy, grzybu i paznokci. No bo czemu by nie? Nowy produkt firmy Kokiska. Dlaczego to zrobiłeś, Żabo? Nie chciałam prowadzić zbyt agresywnej kampanii reklamowej. O, zbyt agresywnej kampanii. Dlaczego Żabo? S Żabo. Jeśli może. To by milczeć, no. Milczeć, no. Ludzie znają tę markę. Oczywiście, że znają. Puścili ich fabrykę z dymem. Ich właściciel ukrywa się w mojej toalecie. Właściciel ukrywa się w mojej toalecie. No ale chyba nie wylecę z roboty. Ho-ho! Nie wylecę z roboty! Nie wylecę z roboty! Trzech facetów nie żyje, fabryka płonie, stracimy zlecenia, nasza agencja pójdzie z torbami, no. A ty, co masz na swoje tłumaczenie na podpocie? Przepraszam, mamo. Phenomena. Całkiem dobra restauracja. Oczywiście, trzygwiazdkowa. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani. Cieszę się, że pana znowu tu widzę. A, dziękuję. Popatrz, skarbie, na co miałabyś ochotę. Całkiem dobre steki tu podają. Jeśli można, polecałbym bażanta a la Rhein. Ten sos to jest popisowe danie naszego szefa kuchni. No brzmi zachęcająco. Kochanie, przejrzyj kartę, nie musisz się spieszyć. A tak na marginesie, dostałem niezbyt czysty widelec. Mógłby mi pan go wymienić? Słucham. No, dostałem przybrudzony widelec. Proszę o wymienienie, dziękuję. Serdecznie państwa przepraszam. Bardzo przepraszam. To jakaś pomyłka. Ale to naprawdę drogie. Nie, zaraz. Zawołam szefa kuchni, zaraz... Ale nie ma takiej potrzeby! Co za dbałość o klienta! Tak, tutaj jest obsługa znakomita! Przepraszam państwa bardzo. Przepraszam. Jest brudny! Gaston! Usta, zbywał natychmiast, a jeszcze mu wymówię. Ale nie, naprawdę nie! Albo nie. Po co ryzykować? Gaston! Wywal wszystkich zatrudnionych na zmywaku. Ale naprawdę, proszę pana, ja nie chcę robić zamieszania. Ale to żadne zamieszanie. Klienci powinni nam wytykać takie niedociągnięcia. Proszę pana, ale to naprawdę żaden kłopot. Ależ, że żaden kłopot. Chcemy jedynie zadbać o to, by nic państwu nie przeszkodziło w rozkoszowaniu się posiłkiem. Proszę pana, no nic nam nie przeszkodzi. Bądź co bądź, to tylko brudny widelec. Wiem i ubolewam nad tym. Gorzko ubolewam. Choć wiem, że żadne przeprosiny nie wymarzą faktu, że w naszej restauracji podano brudny, plugawy, cuchnący sztuczec. Proszę pana, wcale nie był cuchnący. Był.
Był obsceniczny, ohydny, wzbudza we mnie nienawiść. Nienawidzę go, nienawidzę! Parszywy, wyśmieniony, brudny, tłusty, lepki widelczyk! O! Gilberto! Gilberto! Dobry wieczór panu, dobry wieczór pani. Jestem menadżerem tej sali i właśnie się dowiedziałem. Czy mogę się przysiąść? Tak, oczywiście. Jak najpokorniej i jak najmocniej chciałbym przeprosić za ten incydent. Ale ja naprawdę bardzo pana proszę. To jest naprawdę maleńka plamka, ledwie widoczna. Ja wiem. Mówicie państwo tylko tak dlatego, bo jesteście bardzo kulturalni i dobrze wychowani, ale ja widzę, ja to widzę. Jawi mi się jak głęboka misa, jak wielka góra ropiącego śluzu. Nie jest aż tak źle. Och, to cios w samo serce. Obiecywałem sobie, że będę spędzał więcej czasu w lokalu. Ale ostatnio nie domagam. A tam też dzieje się nie najlepiej. Syn z kucharki właśnie trafił za kratki, a biedna pani Kloc ledwie przebiera zgrabionymi rączkami, myjąc naczynia. I jeszcze ta stara wojenna rana Jana. Ale to dobrzy ludzie. Już widzieliśmy światełko w tunelu. Już myśleliśmy, że odwróci się ta stara pasa. A tu nagle coś takiego. Coś takiego. A może wody panu przyniesie? To już koniec. Wy świnie! Wy podłe, bezwzględne świnie! Co byście mu zrobili? Urabiał sobie ręce aż po łokcie, żeby przyprowadzić ten przytułek do porządku. A wy przychodzicie tu z bladymi, plugawymi pretensjami i równujecie go z błotem! Takiego porządnego człowieka, którego nawet stóp nie jesteście w stanie ucałować. To doprowadza mnie do szału. Do szału! Do szału! Spokojnie, Bungo! Spokojnie! Do szału! Moja rana! Rana? Rana? Ja! A, to koniec! Sej! Zabili człowieka! Zemsta! Zemsta! Bungo, nie! Nigdy nie zabijaj klienta! Moja rana! A znów się objawiła! Kochanie, dobrze, że nie wspomnieliśmy o brudnym nożu. No, to już jest przesada! Dobry wieczór, pani przesłanka. Dobry wieczór, pani konkluzjo. Pracowity dzień, co? Pracowity, zmitężyłam 4 godziny. Grzebiąc kota! To grzebanie kota zajęło pani aż 4 godziny? Badra nie chciał usiedzieć. To on zaszarpał się i potem i szalał jak potępieniec. To on nie był martwy? Ale skąd? Wybiegamy się na 2-tygodniowy urlop. Aby pochować chciałam, aby uniknąć ryzyka. Całkiem słusznie, pani kochana, kto by tam chciał zastać zdechłego kota po powrocie z Sorrento. Toś to by zepsuło cały wypoczynek.
też tak bym zrobiła. Właśnie! A nie, pani co? Że my się staramy pozbyć papuszki. Co pani parę? Ona już jest taka stara? Nie, tam no działa nam na nerwy. A jak się usypia papuszka? A wie pani, że całkiem prosto? Wystarczy podobno taką książką walnąć tu. No, to tutaj! Właśnie! A wie pani, moja sąsiadka wrzuciła do toalety i spuściła wodę. To chodź pani, idziemy spuścić moją. Ubezpieczenie na życie. Ach tak, oczywiście. A przyniosła pani itd. Przyniosłam. Mam w samochodzie. Sporo tego. Doskonale, doskonale. A naprawdę potrzeba wam aż 45 litrów? No, właściwie tak naprawdę, no nie. Oddajecie do analizy? Nie. Więc po co ten wymóg? W razie czego, gdyby klient nie był na pewno zainteresowany. Ale gdy jest zainteresowany, to przecież nie poświęciłby kilku miesięcy na to, żeby napełnić swoją kadzie tym ITB, ITP. Mam to tu przynieść? Ale uchowaj Boże, niech pan to wyleje. Wyleje? Napełnienie tego zajęło mi kilka dobrych miesięcy. Wisownia mego nazwiska to owszem, luksusowy jacht, ale tak naprawdę to nazywam się Trzęsik Rdyka na Morzyn. No, panie Trzęsik Rdyka na Morzynie. Dziękuję. Co pan zalega? No, tak myślę, żeby się poddać jakiejś, no może operacji plastycznej. No dobrze, a któryż to szczegół anatomiczny jest już do pańskiego niezadowolenia? Co się zaczęło już w dzieciństwie? To mi sprawia problemy, gdy idę na autobus albo na tramwaj, czasem nawet w kolei. To mi nawet utrudnia grę w tenisa. No dobrze, nie oszukujmy się, nie obiejmy sprawy w bawełnę. Przyszedł tu pan w sprawie swojej monstrualnej kichawy. Nie! No tak, tak. No, no tak, no i chcę, bym ją panu ciut przyznał. Błagam! Dobrze, faktycznie można się przerazić. Czy miałby pan objęcie, gdybym... Co? Nie, nie, nic, nic, przyjdziecie pańskiemu nosowi. Panie luksusowy jacht, pański nos jest sztuczny, zrobiony ze styropianu. Proszę mnie jednak operować. Ale pański nos jest sztuczny, ale ten prawdziwy to jest niecacko. Ja jednak bardzo proszę o operację. Ale nie trzeba, ty dziwaku. Jednak bardzo chcę operacji. Ale nie. Tak! Nie! Tak! No dobrze, ale pod warunkiem, że umówi się pan ze mną w ten weekend pod namiot. Zapytał mnie o to!
szefunciu? Czy mógłby mi pan pomóc? Właśnie zmarła moja matka. Na pewnie, że możemy pomóc. Sztywni to nasza specjalność. Co? Sztywni to nasza specjalność. No a jeśli chodzi o pani matkę, cóż, proponuję jedno z trzech rozwiązań. Pochówek, kremacja albo zwałka. Zwałka? Zwałka do tamizy. Co? Chyba, że ją pani lubiła. Lubiłam ją! No, to nie, to zwałka odpada. W takim razie, co pani wybiera? Kremacja czy pochówek? Co mi pani proponuje? Proszę panią, jeśli wybierze pani kremację, cóż, wrzucimy ją w płomień. Tak, skwierczu, skwierczu, skwierczu. Co może być lekko szokujące, bardzo przykre, ale zarazem bardzo szybkie, jeśli nie jest całkiem martwa. No cóż, no nie jest całkiem martwa. A potem damy pani garść popiołu i będzie pani sobie wyobrażała, że to są jej prochy. Natomiast jeśli wybierze pani pochówek, zeżrą ją stada robali, czerwi. Co, jak już wspomniałem, może być lekko szokujące, zarazem bardzo przykre, ale również bardzo szybkie. No chyba, że nie jest całkiem martwa. No, jest całkiem martwa. A gdzie się obecnie znajduje? A mogę zajrzeć? Proszę. Całkiem młodo wygląda. W końcu byłam młoda, dosyć młoda. Fred! Fred! Właśnie doniesie rękę. Fred, trafił nam się całkiem niezły smakosz. Zaraz, co? Czyli co, włączasz piekarnik? Zaraz, no! Proponuje mi pan zjedzenie własnej matki! Proszę pani, nie na surowo, po upieczeniu i podanej z fryteczkami, rogułkami i sosikiem chrzanowym. No w sumie bym coś przekąsiła. Zjemy ją. A potem, jeśli będą panią dręczyć wyrzuty sumienia, wykopiemy dołek, a pani puści do niego pawia. Be! 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 Sztuki piękne. Dziś na pierwszy ogień idzie film. Jednym z najchłodniejszych filmowców naszych czasów, żeby nie rzec wszechczasów, jest Sir Edward Ross, powracający do kraju po 5 latach nieobecności, by zainaugurować przegląd swoich filmów w Państwowym Instytucie Filmowym. Mamy wielkie szczęście gościć dziś go w studiu. Panie Edwardzie, czy mogę się tak do pana zwracać? Ależ proszę. Ach, bo niektórzy mi mają za złe. Sam nie wiem czemu, więc wolę zapytać. Nie. Ja się nie pogniewam. A zatem mogę panu mówić, Edwardzie, wspaniale. Przepraszam, że poruszyłem tę kwestię, ale... Mam na imię Edward. Dziękuję za wyrozumiałość. Ale nie mam czasem kłopoty. No właśnie. No czasami trudno mi nawiązać nić porozumienia, sprawić, by ta druga osoba czuła się nieskrępowana. Rzeczy samej. Ach to, taki niby szczególik, ale jakże ważny. No ale im mniej czasu mu poświęcimy, tym lepiej.
A zatem, Egi, kiedy zacząłeś... Przepraszam bardzo, czy mogę ci mówić Egi? No bo to tak oczywiście mniej oficjalnie, a znacznie krócej. Te dwa bez ceregieli. Wspaniale, wspaniale. A tak przy okazji, mów mi to. Darujmy sobie tego wzdobnego Tomasa. No dobrze. A zatem na czym to stanęliśmy? A zatem, Edi Skarbie, kiedy zacząłeś... Przepraszam, co? Ale nie lubię, kiedy ktoś do mnie mówi Edi Skarbie. Że co? Nie lubię, by do mnie mówiono Edi Skarbie. A ja tak się do ciebie zwróciłem? Tak, kontynuujmy. Nie wydaje mi się, bym się tak do ciebie zwracał. A jednak... Przepraszam bardzo, czy ja się do niego zwróciłem per Edi Skarbie? Tak czy nie? Nie. Tak? Nie wydaje mi się, bym się tak do ciebie zwracał, złotko. Nie mów do mnie złotko. A mogę ci mówić Ponczusiu? Nie. A Kiciu? Nie możesz. Kontynuujmy. Frank. Co? Czy mogę ci mówić Frank? Dlaczego akurat Frank? No bo to ładne imię. Mój sąsiad Majerza co się bawi, Frank. O co tu chodzi? No jak to, co? Frania, Franiusia, Franiusia, Majdusia. O nie! Wychodzę. Wychodzę, uciekam. Przepraszam. Czy mógłby pan coś opowiedzieć o swoim ostatnim filmie z Edwardzie? I nie będzie mnie pan nazywał Kicio? Nie. Czy mógłby pan coś opowiedzieć o swoim filmie? Proszę. O moim filmie? Tak, ser Edwardzie. A zatem, wpadłem na ten pomysł, kiedy rozpocząłem pracę w branży. Było to w roku 1919. W owym czasie zajmowałem się roznoszeniem herbaty. Zamknij się, wiesz co? Albatrosy, albatrosy! Albatrosy! Albatrosa? Albatrosa? Lody czekoladowe, proszę. Nie mam lodów czekoladowych, a tylko albatrosy. O jakim smaku? Przecież to ptak, nie? Polskie ptaszysko, tak? Robią w jednym smaku. Udaje go pan wafelku? Albatrosy, albatrosy, albatrosy! Oczywiście, że nie, tak? Ile kosztuje? 9 pensów. Dwa poproszę. A kici w kubek, tak? A więc to jest Pusia, tak? Tak, to jest moja kochana Pusia. A co ta Pusia potrafi? Ojej, przelatuje przez studio i ląduje w wiadrze z wodą. I to tak sama z siebie? Nie, po tym jak nią rzucę. Nie sądzę, byśmy długo
co jeszcze wytrzyma. Już w piątym dniu skończyły się nam wszystkie zapasy żywności. Już po raz! Już po raz! Zamknij się! Nie możemy stracić nadziei, że ktoś przyjdzie i nas uratuje! Jak się pan czuje, kapitanie? Nie najlepiej. W pełni opadłem z sił. Długo tak nie pociągniemy. Słuchajcie, koledzy. Ja umieram. Grena to żywo. A dla was nadzieja nie zgasła. A więc... zjedzcie mnie. Mamy pana zjeść? Tak. Zjedzcie mnie. Chorą nogą? Kto ci każe żreć nogę? Zobacz. Zostało całkiem sporo niezłego mięska. No spójrz tylko na to ramię. Nie. Na to ramię, na ten... całą rękę, na łokieć. Noga to nie problem, pani kapitanie. Co to znaczy? Chodzi o to, że... Dlaczego nie chcesz mnie zjeść? Wolałbym Johnsona. No to załatwione. Zjedzcie mnie. Cóż, ja... Co? Znaczy, z mojej strony możecie go jeść. Śmiało, smacznego. Ale ja go palcem nie tknę. Nosem z nosem. Przecież kona pan z głodu. A noszę się często. No konam, no konam! Ale nie w tym rzecz! A co się panu do mnie podoba? Niechże się pan sobie przyjrzy. Nie jest pan odpowiednio koszerny. Wszystko zależy od tego, jak go uśmiercimy. Ale ja o tym wiem, wiem! Ale będę z wami szczery, koledzy. Ja preferuję odrobinę chudsze mięso. Wolałbym... pana. Nie no, świetnie. Nie możecie przestać się kłócić i wziąć się w końcu za mnie? No to może zrobię. Niech ci, którzy chcą, zjedzą. Ale się poczęstuję moją nogą. Z kapitana zrobimy rosół, a na kolację zjecie resztki mnie na zimno. Świetna myśl! A na deser będą brzoskwinie. Debilka jesteś, czy co? Cztery szylingi, szanowna pani. I gotowy do pieczenia. Rozumiem. Pragnęłabym nabyć jeszcze trochę nadziei. Sama się nadziei, ty zaśmierdziała kiepło. A proszę bardzo, oto nadzionko dla pani. Wielkie dzięki. O, wielkie dzięki, powiedziała parowa. Proszę bardzo i zapraszam ponownie. Przepraszam. O, przepraszam. To powiedział, ty za fajdana pało. Chcąc, nie chcąc, zauważyłam, że jest pan wobec mnie na przemian. Raz chamski, teraz ładny. Ogromnie mi przykro. Drobiazgi, to nic takiego. A gdyby nawet, to kij ci w oko. Doktorze! Gdzie jest doktor? Doktorze! Czy jest pan specjalistą od mózgu? Nie. Doktorze! 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 Czy jest pan specjalistą od mózgu? Tak, tak, jestem specjalistą od mózgu. Mózg mnie boli. A, dobrze, dobrze. To niechże się pan kładzie. Boli pana mózg. Tak, pan Panawian? Tak. Dobrze.
To pana trzeba będzie obejrzeć. Ale nie, nie, mózg w mojej głowie. A, dobrze, dobrze, już, 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 dobrze. To trzeba będzie go rozepchnąć. Ale wyjąć z mojej głowy? Tak, co do najmniejszego kawałeczka. Siostro, siostro! Panie doktorze! Siostro! Panie siostro! Panie doktorze! Siostro! Tutaj, tutaj, tutaj! To jest pan Patafian i pana Patafiana boli mózg. Ten mózg, nie ten mózg, nie ten mózg go boli. Strasznie go boli. I będzie... No ten! I boli go mózg. Będzie nam potrzebny lekarz. Jaki lekarz? Pan Lancet! Lancet! A! Lancet! Gdzie jest ten cholerny Lancet? On jest potrzebny! Naprawdę, Lancet! Panie doktorze, tutaj, halo! To jest pan Patafian i boli pana Patafiana mózg. Dobrze. Przybory. Fartuch. On potrzebuje chyba pomocy. Będę operował. Nie, że pan go operuje szybciej. Jego to boli chyba! Chyba jego to boli! Socjologa! Jestem na socjologię! Muszę pana uśpić! Świat wokół nas zajmie się socjologicznym fenomenem myszy i ludzi. Co takiego budzi w człowieku pragnienie zostania gryzoniem? To nie jest tak, że ktoś postanowił zostać myszą. To przychodzi samo. Nagle człowiek sobie uświadamia, że to jego utajone pragnienie. Kiedy po raz pierwszy zauważyłeś u siebie, nazwijmy to, te skłonności? Otóż miałem lat 17. Poszedłem z chłopakami na imprezę. Dobrze się bawiliśmy. Dużo piliśmy, bardzo dużo piliśmy. I nagle pewni faceci zaczęli rozdawać... Zaczęli rozdawać sen. Chciałem tylko spróbować, ale stało się. Co jeszcze robili ci faceci? Niektórzy z nich przyszli przebrani za myszy, inni przebrali się na miejscu i zaczęli popiskiwać. I to wszystko? Tak, to wszystko. Jaka była twoja reakcja? Z początku byłem zszokowany. Tak? Ale później stopniowo zacząłem zauważyć, że w towarzystwie myszy czuję się swobodny. Typowa historia osobnika, którego od dziś będziemy nazywać mianem pana A. Chociaż tak naprawdę nazywa się tak. Eryk Zakrzewski, Jakubskiego 10, Mazowieckiego Płocka. Z jakiego powodu ludzie pokroju pana A decydują się na rozpoczęcie takiego stylu życia? Zaprosiłem do studia psychoterapeutę. Dzień dobry. Szanowni państwo, 8% populacji już zawsze będzie myszami. Bądź co bądź, w każdym z nas drzemie coś z gryzonia. Należy zadać sobie pytanie, kto, albo inaczej, ilu z nas jest w stanie z ręką na sercu przyznać się do tego, że na jakimś etapie swojego życia odczuwało pociąg seksualny do myszy. Ja przyznaję się bez bicia. Widzą państwo, w okresie dojrzewania
Młodzież popiskuje 2-3 razy dziennie. Można powiedzieć, nastolatków fascynuje nielegalność tego procederu. Dziękuję bardzo. Jak się okazuje, większość znanych celebrytów z przeszłości było myszami. Jednak, jakie jest stanowisko przeciętnego obywatela? Wybić ich! Wyssać im mózgi przez słomkę! Rozbłatałbym ich nozdrza harpunem! Udusić drani! Udusić! Jak widać, stanowisko opinii publicznej jest dość agresywne. Agresywne! Agresywne! Dobranoc. Bardzo lubię prowadzić rozmowy kwalifikacyjne z nowymi kandydatami na kurs menedżerski. Proszę! Zapraszam. Proszę spocząć. Dziękuję. Czy może pani na chwilkę wstać? Nie. Słucham? Niech pani siada. Słucham? Proszę spocząć! Nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A dlaczego powiedziała pani dzień dobry, mimo iż jest wieczór? Cóż, pan sam powiedział dzień dobry. Nie. Dobry wieczór. A, dobry wieczór. Dobrej nocy. Do widzenia. Nie. Nie spyta mnie pani, dlaczego dzwonię? Cóż, dlaczego pan dzwoni? 5-4-0! Za późno! Dobranoc! Przepraszam, ale czy to jest rozmowa kwalifikacyjna na kurs menedżerski? Tak, to prawda. Rano. O kurczę, chyba nie najlepiej mi idzie. A dlaczego pani tak twierdzi? No cóż, ja nie wiem. Twierdzi pani, ponieważ pani nie wie. Ja... 5-4-0! Za późno! Dobrano. Przepraszam, ale ja jestem zgłowana. Dobra. Dlaczego według pani to zrobiłem? Cóż, ja... nie wiem. A nie jest pani ciekaw. Ja jestem. Imię? Diana. Diana na pewno? Tak. Diana? Na pewno. Co? Nie, nie, Tomas. Tomas na pewno? Nie, nie, Diana Tomas. Dobra. Ja nie wiem, co mam robić, kiedy pan tak robi. Niech pani robi cokolwiek. Rano. Jesteśmy gotowi. No, to jeszcze raz. Dobrano. Kryzys tożsamości człowieka w drugiej połowie XX wieku. O co tutaj chodzi? Dostała pani znakomite oceny.
byłam to gdzieś! Chcę się dowiedzieć, o co tutaj chodzi! Moim zdaniem, pan rozmyślnie usiłuje upokorzyć człowieka. Wychodzę stąd i idę prosto na policję, gdzie opowiem, co tu się wyrabia z ludźmi. I osobiście dopilnuję, aby raz na zawsze uniemożliwiono panu tego typu praktyki. I co? I co teraz robicie? Bardzo dobre oceny, znakomite. Dostałam się? Obawiam się, że nie, gdyż od paru dobrych tygodni nie mamy żadnych wojny. Przepraszam pana, odjechała może 18. Tak, właśnie odjechała przed chwilą. Pan nie chce. Teraz to na pewno musi do mojej żony. Ma pan żonę? Owszem, mam żonę. To szczęście, że stary. Ja to jestem akurat typ kawalera. To po panu widać. A czy ona, no, ten tego, ma pan cipsy, ma pan? Cichosza. Słucham. No, czy ona, ma pan, wypuszcza się, ma pan cipsy, ma pan? Cichosza. Tak, czasami wychodzi, owszem. Nie wątpię, nie wątpię. Przepraszam pana, ale nie całkiem pana pojmuję. Pojmować? Ha! To mi się podoba. Czy pan mi chce coś sprzedać? Sprzedać? Ha! To jest dobre. Świntuch, jest pan świntuszek. Chyba pan zyk świntu. Cichosza. No, ale... A czy lubi to ona to na spokój? O. No cóż, lubi spokój. Nie wątpię, nie wątpię. Tak się składa, że uwielbia krykiet. Aha, no kto go nie lubi? Widać lubi. Rozgrywki, rozgryweczki. Domyśliłem się, bywała ona tu, bywała ona tam. Owszem, podróżowała, pochodzi z Radomia. Cichosza! Cichosza z Radomia! Chyba pan Radom. A czy interesuje ją fotografowanie? Fotografowanie? Tak, tak, tak! Cyk, cyk, pstryk, pstryk, blub, blub, bzyk, bzyk. Chyba pan. Urlopowe fotki? Można i na urlopową, można i też na kąpielową, można też na odważnie. Nie, nie mamy aparatu. A. No, ale jednak. Przepraszam, czy pan coś insynuuje? Nie, nie, nie. Tak. Słucham. No bo wie pan, z tego co ja słyszę, to jest pan w tym obywały, że był pan tu, był też pan tam i jest pan doświadczony. Ale co konkretnie pan ma na myśli? No to, że już pan to przejadł. Że już pan był w łóżku. Przespał się w nim z kobietą. Owszem. A jak to jest? Moje gratulacje, Julia. Twój sketch odniósł olbrzymi sukces.
Mówi się o tobie na ustach całego Londynu. No cóż, jest tylko jedna rzecz gorsza od rozgłosu. I brak. Błyskotliwe, naprawdę błyskotliwe udziałanie. Jest tylko jedna rzecz gorsza od błyskotliwości. Jej brak! Żałuję, że tego nie powiedziałem. Jeszcze powiesz, jeszcze powiem. Panowie, jest tylko jedna rzecz gorsza od nędzy. Jej brak! Żałuję, że to powiedziałem. Ale powiedziałeś, powiedziałeś. No panowie, pora na mnie. Pałac wzywa. Przywodzisz mi na myśl wielki pączek z dżemem zwieńczony witą śmietaną. Słucham? To jedna z anegdot Jamesa. Nigdy tego nie mówiłem. Mówiłeś, James, mówiłeś. Chciałem przez to wyrazić, iż podobnie jak w przypadku pączka, twoje przybycie sprawia nam nie lada radość. Jednak po twoim odejściu czujemy tylko niedosyt. Przywodzisz mi również na myśl stróżkę moczu nietoperza. Co? A to wiesz, to Mickiewicza. Tak? To prawda, słowacki. Chciałem przez to powiedzieć, iż dla nas promieniejesz niczym szczero złoty pręt, gdy wokół panuje ciemność. Dziękuję. Przypominasz mi również tryper. Słucham? Zanim się pojawisz, jest rozkosznie, a potem zostaje tylko ból fiuta. Świnie! Wyskończone świnie! Ja chciałem wam tylko i wyłącznie przez ten cały czas powiedzieć, no dawaj, że... dawaj, no. Miało. Chciałem wam tylko i wyłącznie powiedzieć... Myślij, że dowcipem, człowieku. Początek złotego wieku baloniarstwa to rok 1783. W którym to bracia Mogowie po raz pierwszy wznieśli się nad ziemię w swoim balonie na gorące powietrze. W przeddzień tego wiekopomnego wzlotu bracia po raz ostatni spoglądali na swój bal. Wielka chwila, Joseph. To wielka chwila dla Francji. Ahoj! Pierwsza próba wzniesienia się w balonie na gorące powietrze dokonana przez braci Mongopie. Już widzę nasze nazwiska tuż po Montesquieu. I po Mozarcie. Chyba pójdę się umyć. Powodzenia. Popłynę sobie tylko wodą w twarz, a potem życzmy sobie bezpiecznego wzlotu. I nie używaj maili. Nie mogę uwierzyć, że będziemy pierwszymi, którzy wzniosą się w nieprzejednane przestworza. Tak, to cudowne! Joseph, jestem tak podekscytowany, że nie wiem, czy dam radę się umyć. Mnie też od paru dni mycie sprawia pewne kłopoty. No ale czym jest mycie wobec przestworzy? Żak, słucham, Josephie. Już od paru lat jestem na bakier z Higieną. Ale jak to tak? Chyba jednak obmywasz sobie czasem wodą twarz? No tak, twarz obmywam, ale nogi, brzuch, klatka piersiowa, zarosły brudem. O, nie przejmuj się, Josephie! Nie zaprzątaj sobie tym głowy swojej pięknej. To nic, to naprawdę nic. Ja też nie co dzień szaruję sobie brzuch. Zresztą... Robi
się już późno. Muszę iść się odświeżyć. A co będziesz sobie mył? O, tylko twarz i szyję. No, może stopy i prawdopodobnie... Ale nie, Józefie! Już jutro oczynią z nas bożyszcza Francji! Zostawmy bagatela! Tak, 7 czerwca 1783 roku bracia Mogowie umyli się dokładnie. Po myciu twarzy i rąk Joseph Michel Mogowie wyszorował sobie tors, nogi oraz nieprzyzwoite szczególiki. Przed... tego czerwcowego wieczora bracia zużyli 1,5 kg mydła karbolowego i blisko 14 galonów miłej, ciepłej wody. Obejrzeli Państwo trzeci odcinek Złotego Wieku Baroniactwa. I przypominam, że wciąż mogą Państwo nabyć czopki Złoty Wiek Baroniactwa bezpośrednio w redakcji BBC. Pan Milton, jedyny właściciel i udziałowiec wytwórni czekolady Wiza. We własnej osobie. Pan Papuga i ja jesteśmy kontrolerami przestrzegania higieny. Pragniemy porozmawiać na temat produkowanej przez pana mieszanki wyborowej Wizo. A tak, tak. Na początek mamy czekoladkę z miękkim nadzieniem wiśniowym. Wyjątkowo obrzydliwą. No ale za to nie możemy pana pozwać do sądu. Słuszna racja. Dalej. Numer 4. Chrupiące żabka. Tak. Czy słusznie podejrzewam, że w środku jest prawdziwa żaba? Malusieńka. Jakiego rodzaju żaba? Ugotowana? Nie. Co? Surowa żaba? Używamy wyłącznie najdelikatniejszych młodych żabek zebranych o świcie. Podawanych kąpieli w gorących źródłach. Delikatnie uśmiercanych. Po czym zamykanych w otoczce z przepysznej, jedwabistej, śmietankowej, szwajcarskiej czekolady. Być może, ale żaba pozostaje żabą. A czymże inny? No nie możecie ich chociaż wyluzować. Gdybyś mógł sumeli kosteczki, nie byłaby chrupiąca. Przepraszam, Maciu. Na pudełku jest wyraźnie napisane. Chrupiąca żabka. Pan Papuga sądzi, że to grylarz migdałowy. Konsumenci pomyślą, że to atrapa żaby. Atrapa? Nie. Nie używamy żadnych sztucznych aromatów ani dodatków. Niemniej jednak muszę pana ostrzec, że aby uniknąć pozwu, muszę pan zmienić napis surowa żaba na chrupiąca, surowa, zdechła żaba. A co z naszymi obrotami? Nie interesują mnie pańskie obroty. Tu chodzi o dobro ogółu. Dalej, zajmijmy się tym oto okazem. Numer 5, prawda? Tak. Wymiociny z kowronka. Jaki jest skład tego cukierka? Wymiociny z kowronka oblane masą czekoladową. Wymiociny z kowronka? Tak. Nie widzę informacji o tym składniku. Jest! Na składzie pudełka. Zaraz po... O! Glutaminianie sodu. Na pudełku powinien się znaleźć duży czerwony napis. Wymiociny z kowronka. Sprzedaż by się załamała! Poproszę ze mną na komisariat. Gdyby przedstawiciele społeczeństwa bardziej uważali przy zakupie słodyczy, zmniejszyła by się liczba na zawsze utraconych roboczogodzin. Zabudzenie żołądka i wizyty w toalecie byliśmy na przecudownym urlopie. Fantastyczny. Absolutnie fantastyczny. Przecudowny. Kochanie, może opowiesz? Nie, sprawdzę, ty im opowiesz. Nie, ty to robisz lepiej. Gnój, proszę pana! Co? On jest gnój!
jak filmy? Z klubu książki miesiąca. Jak z klubu książki miesiąca? Proszę pana, zamawiał pan lekturę Kochanicy Francuza, Nędzników Wiktora Hugo i Never Let Me Go. No, to za trzy zamówione książki dostaje pan gnój gratis. No, ale zaraz, przecież nie było o tym w formularzu. Nie mamy na to miejsca. Było, znaczy, było, nie było, no. Nie umieścili tego celowo, bo szczerze, miałoby to im zyski obniżyć. Ale tak czy siak, mam dla pana 300 tary z gęstych odchodów. Nie mamy na to miejsca. Ale proszę pana, to jest pierwszy rzędu na wóz. My nawet ogródka nie mamy. Nic nie szkodzi. O, to tam postawię. Dobra, tam w rogu. Nie, nie! Proszę pana, mamy gości na kolacji. A ile macie państwo pokoju? No, mamy salon, mamy pokój gościnny i sypialnię. Pan pozwoli na stronę, ja coś panu podpowiem. To weźmie pan wszystkie graty z pokoju gościnnego, przestawi do sypialni i w ten sposób w pokoju gościnnym robisz pan taki magazyn na gnój. Nie! Co pan mówi? Czyli nie mamy gdzie tego trzymać. Proszę pana, ja mam tutaj informację, że... Chwila. Bałtycka 30? Tak. Pan zaczeka chwilę. Przepraszam najmocniej, naprawdę. Martwy Indianin! Co? Zamawiał pan bilet tam kuchenkę gazową, nie? No tak. No, to dostaje pan gratyfikację pod postacią Martwego Indianina. Zgodnie z tekstem reklamy. No przecież w reklamie nic o tym nie było. A, było, było. Tylko wie pan, z dobrym druczkiem, bo tam... Co tam z zyskami, że coś tam by mi się nie zgadzało? Nie, pan. Ale co my z nim zrobimy? No wiem. Panie, połóż go pan na tym gnoju! Nie, 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 nie. Teraz już jest! Martwindianin, na nasze grzywanie! No wie pan, najwidoczniej kuchenka była lekko niesprawna. Co? Never Let Me Go było dla pana przyjemnością? Nie. No, a jednak wypy panu wynagrodzi. Żartuje sobie pan. Kochanie, dzwonią z działu mleczarskiego. Za każdy zakupiony kartonik mleka przysługuje nam autostrada M4. Przed tygodniem w królewskiej sali koncertowej odbyło się prawykonanie nowej symfonii jednego z najwybitniejszych kompozytorów świata, Artura Jacksona Dwie Szopy! Witamy! Pragnę zacząć od małej dygresji. Pański, jakby to nazwać, przydomek. Dwie Szopy. Skąd taki pomysł? No, sam się nim nie posługuję, ale niektórzy znajomi mówią do mnie Dwie Szopy. Rozumiem, że jest pan posiadaczem dwóch szop. Nie, mam od zawsze tylko jedną szopę, ale kilka lat temu napomknąłem, że chciałbym kupić drugą. I od tej pory nazywają mnie Dwie Szopy. Rozumiem, że pragnie pan nabyć nową szopę? Nie. No by nawet sensypitetowi. Nie. Rozumiem. Wróćmy zatem do pańskiej symfonii. Czy napisał ją pan może w szopie? Nie!
A czy może jakieś inne z ostatnich dzieł zostało stworzone w życzonej szopie? No nie, to zwykła ogrodowa szopa. Rozumiem. Więc zamierza pan nabyć nową, by móc w niej komponować? Nie, nie. No proszę zrozumieć. Sprawa w szopie jest zupełnie drugorzędna. Kilku znajomych mówi do mnie dwie szopy i to wszystko. Chciałbym porozmawiać o mojej muzyce. No, jestem kompozytorem. Tymczasem wszyscy nagabują mnie o te szopy. Żałuję, że w ogóle ją sobie zbudowałem. Mam dość tej cholernej szopy. Spodziewam się zatem, że zechce pan ją sprzedać. Sprzedam. I zostanie pan Arturem Jacksonem bez szopy. Zostawmy, te cholerne szopy są bez znaczenia. Panie Jackson, pomówmy o pańskiej symfonii. Co? Napisał pan symfonię na organy i kotły. Co to? Co? Szopy, wziąć to. No dobrze. A zatem, panie Jackson, jak rozumiem, w przeszłości interesował się pan wypatrywaniem pociągów. Co? Rozumiem, że 30 lat temu był pan zafascynowany wypatrywaniem pociągów. A jakiś to ma do cholery związek z moją muzyką? Masz z nim jakiś problem? Tak, drobny. Cóż, my redaktorzy stoimy o niebo wyżej niż tacy jak pan. Panie, dwie szopy. No właśnie, spadaj tam dwie szopy. Dla nas trojga to sprzedaje. Co pan robi? No nie. Szopo. Edward, dwie szopy Jackson. I oddamy krew? Nie mogę! Złapałam febrę błotną w tropikach! Przecież ty nigdy nie byłaś w tropikach! Nie wyściubiłaś nawet nosa z własnej dzielnicy! Można się zarazić od latarni! Ani... Czym? Nie wiem! Wszystko mi się plącze! Powinnaś iść z tym do psychiatry! Może nawet wymienią ci mózg! A po ile są? Nie wiem, sprawdzę w katalogu. Apłapteczne nie, mózgi mam. 12 zł. O, ten jest niezły. Jaki to? To błotnik. Ale kosztuje tylko 7 zł. Myślę, że warto dorzucić te 5 zł za mózg. Przekręcę do nich. Halo, sklep? Chciałbym zamówić mózg. Ten za 12 zł. 5,5? Tak. Bardzo panu dziękuję. Zaraz tu kogoś przyślą. Jak szybko! Proszę! Dzień dobry. Pan jest dostawcą? Jak najbardziej. Proszę bardzo. Podpisz się, proszę. Dziękuję. Towar. Śliczny! No co, przybieramy? A to nie trzeba operować? No pani, no gdzie no? Wystarczy przytoczyć. A to nie trzeba do głowy wkładać? Modelu Roadster nie. Pewnie chodzi pani o klasyczną mózgodankę. A ile taka kosztuje? 46. Nie jest tyle warta. Nie jest, biorąc pod uwagę poziom chirurgów, tak? Natomiast najlepszym wyborem byłby wybór srebrnego maka deluxe. Coś pysznego, naprawdę. Paluszki lizać. No ale 250 zł plus koszty hospitalizacji. Sporo! Gdzie tam? Za to taki wybór kolorów, że Raz, dwa, trzy! Poproszę babeczkę z jagodami! Dlaczego tak powiedziała? Jest tylko nienastrojona. Raz, dwa, trzy! Jak przyjemnie jedzie się tą rynkszą! Jestem hitną w środku, początku, początku! Nie, chłopcy, nie! O, co nowego, kochaniutka? Nie! Cztery!
próbę. Kto stworzył teorię względności? Ja bym działał! Einstein! Brawo! Noel Einstein! Okay. 12 zł, proszę. Dziękuję. Tak. Na noc może go zdejmować, tak? Pod warunkiem, że nie chce sobie poczytać, tak? I proszę nie zadawać zbyt wielu pytań, bo się przegrzeje, nie? Dobra, teraz tak. Jak będzie problem, to moja wizytówka. Proszę dzwonić do mnie albo do pana Rutherforda. Dziękuję. Do widzenia! Do widzenia! Panu bardzo. To co, może pójdziemy do miasta i oddamy krew? Tak, poproszę! Byle jak najciszej! Świetnie, przyniosę ci palto. Nie, dziękuję! Bardzo wygodnie mi w tej łodydze Selera! Jesteś pewna, że się dobrze działa? Tak, dziękuję, kotku! Jest fantastyczny! Nie mam, pragnie pan poślubić moją córkę. A pewnie, no no! No tak. Zdaje pan sobie sprawę, że Rosamunda jest jeszcze bardzo młoda. Tatusiu, nie wiem, ten jest dzieciaka. Pewnie, trzeba taką dorwać, póki młoda kapłanka. Domyślam się, że pan rozumie, co mam na myśli, panie... Fleja! Fleja! Ken Fleja! Panie Fleja, chcę się tylko upewnić, czy zapewni pan mojej córce należytą opiekę. Ta, zapewnię! Wszystko, co chcesz! Wszystko, staruszku! A kim pan jest z zawodu? Czyścicielem miejskich szaletów. No tak, tak. A czy ma pan widoki na awans? No pewnie za 5 lat dadzą mi szczotkę. Chyba staruszku, zapaskudziłem ci dywan. A gdzie macie zamiar mieszkać? No tego, u mojej babci. Zajmuje się tresurą tchórzy, ale większość się podusiła. Znajdzie się jakieś miejsce na stryczku, kapujesz? No tak, tak. A czy wy szybko zamierzacie się pobrać? Piorunem, staruszku, piorunem! Od kilku tygodni nic z tych rzeczy! Cóż... Zadzwonię do biskupa i spróbuję załatwić ślub w opactwie. O, niech to biegunka! Rosamundo? Wrzeciono frezerki, ryk sztopuje w sankach. No Boga, co to znaczy, no? Bo ja wiem. Pan Wentworth kazał mi tu wejść i powiedzieć, że mam kłopoty w stalowni. To tyle. Spodziewałem się hiszpańskiej inkwizycji. Nic się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji! Podstawa naszej taktyki to strach. Zaskoczenie i strach. Strach i zaskoczenie. Nasza taktyka opiera się
podstawa! Strachu i zaskoczenie! Jeszcze bezlitosna skuteczność! Nasza taktyka opiera się na trzech podstawach! Strachu, zaskoczeniu i bezwzględnej skuteczności! I fanatyczna! Nasza taktyka opiera się na czterech! Wśród naszego oręża, pośród naszej broni... Jeszcze raz! Nie spodziewałem się hiszpańskiej inkwizycji. Nic nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji! Wśród naszego oręża można znaleźć takie rzeczy jak strach, zaskoczenie, bezwzględna skuteczność, niemal fanatyczna wierność papieżowi. Przecież te czerwone sutanny. Szlak! Nie mogę tego powiedzieć. Ty to powiesz. Co? Ja! Ja nie mogę! Ty to powiesz. Ja nie mogę tego powiedzieć. Nie! Nie! Cóż! Nie spodziewałem się hiszpańskiej inkwizycji. Nikt! Nie spodziewa się! Nie spodziewa się hiszpańskiej! Inkwizycji! Inkwizycji! Nasz oręż! Nasza taktyka opiera taktyka się na... Taktyka opiera się na... To serio? Stop! Stop! Nasza taktyka opiera się na... Dobra. Kardynale! Proszę odczytać akt oskarżenia. Niniejszym oskarża się was o dopuszczenie się zbrodni herezji przeciwko Kościołowi Świętemu w różnych dniach. O panie! Starcie! Przyznajesz się? Jesteśmy niewinni! Ha! Ha! Zaraz się przekonamy, czy jesteście niewinni. Kardynale, proszę przygotować koło. Zastraszanie, zaskakiwanie, bezwzględne. O kurz. Kardynale, proszę... Proszę przystąpić do łamania kołem. Ale my... Tak! Wiem! Macie wypadać na litość boską! Wyjdziemy na kompletny debil! Idziemy na idiot! Dzień dobry! No, przepraszam bardzo! Wiem, że mnie państwo nie znacie, jestem z BBC! Bo tam nagrywamy sketch! Pan by się bardzo przydał. Otworzy pan drzwi, nie musi pan nic mówić. Po prostu pan tam będzie i otworzy drzwi. No, okej? Okay? Dobra, zapraszam za mną. Ale ja nie lubię mielonki!
kurki! Kochanie, to może weźmiesz jajecznicę z kiełbasą i na mielonce? Nie jest mielonka! Ale nie tak dużo jak mielonce z kiełbasą i z mielonką. Nie lubię mielonki! Ble. Wszystko mamy z mielonką. Mielonka, mielonka. Wiecie, nie mielonki. Nie cierpię mielonki! Zamknijcie się! Ależ kochanie, nie wstępuj, ja zjem twoją mielonkę! Nie cierpię mielonki! Zamknijcie się! Nie cierpię mielonki! Mielonki! Nie cierpię mielonki!